Oglądasz Tydzień w skrócie. Polska polityka. Przygotowany przez Wideoparlament. Na naszym streamie prezentujemy ważne, wpływowe i popularne wypowiedzi polskich polityków z ostatnich 7 dni. Przyłącz się do nas, aby być na bieżąco z kluczowymi wydarzeniami politycznymi kraju. Zapraszamy do aktywnego udziału w dyskusji na czacie. Pamiętajmy o kulturalnej wymianie opinii i poszanowaniu różnorodnych perspektyw. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, polub, udostępnij streama oraz subskrybuj nasz kanał. Twoje wsparcie jest cenne i pomaga nam w naszym dążeniu do rzetelnego informowania. Polska polityka. Bez tajemnic. Razem z nami zrozumiesz, co się dzieje w polskiej polityce. Oglądasz Tydzień w skrócie. Polska polityka. Przygotowany przez Wideo. Szanowna Pani Marszałkini, koleżanki, koledzy posłowie. Listopad, a w zasadzie powinnam powiedzieć wąsopad, od 1999 roku jest miesiącem profilaktyki tak zwanych męskich nowotworów, czyli raka jąder i gruczołu krokowego. Ta akcja społeczna ma swoje korzenie w Australii, a jej symbolem są właśnie wąsy. Chodzi po prostu o to, aby w takiej bardziej lekkiej formie porozmawiać o bardzo poważnym problemie, jakim jest zachorowalność na nowotwory. I powiem tylko, że rak jąder to jeden z najczęściej występujących nowotworów u młodych mężczyzn. Tutaj ta grupa przypada na 15-35 lat i statystyki są niestety bardzo smutne, bo panowie się nie badają i w tym tylko roku 100 mężczyzn umrze na raka jąder. Jeśli chodzi o raka prostaty, tutaj ta śmiertelność jest jeszcze wyższa i w Polsce w 2023 roku około 6 tysięcy mężczyzn umrze niestety na raka prostaty, a są to nowotwory, które są profilaktykozależne, czyli od wczesnego wykrycia zależy prawie 100% szansa na wyleczenie. Dlatego nie tylko w listopadzie warto się badać, ale powiem, jak tutaj powiedział, jak rozmawialiśmy przed tym moim wejściem na mównicę z Jarkiem Wałęsą, chłopaki, badajcie się, bo macie dla kogo żyć, a my was po prostu kochamy. Także badajcie się nie tylko w listopadzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł. Oglądasz Tydzień w skrócie. Polska polityka. Hańbą tej Izby jest to, że ten projekt ustawy został zgłoszony do odrzucenia. Hańbą tej Izby jest to, co mówili przedstawiciele Konfederacji. I to jest hańbą całej Konfederacji, żeby puszczać tutaj posła Brauna z takimi wystąpieniami. Wstyd. Wstyd i hańba dla was już do końca. To jest dobry projekt ustawy. To jest projekt ustawy, który przyniesie szczęście, który przyniesie miłość, radość, spełnienie, który da równość. Bo starać się o dziecko jest czymś, czego osoby, które mogą mieć dzieci, nigdy nie zrozumieją. I te głupie uśmiechy, które macie panowie na twarzach, świadczy tylko i wyłącznie waszej pogardzie i niezrozumieniu, czym jest starać się o dziecko. Dziękuję bardzo pani poseł. Do głosu zapraszam panią poseł Barbarę Oliwiecką. Prosta Polska 2053 droga. Panie pośle, zostało wymienione moje nazwisko i przypisano mi poglądy, których nie żywię. I chciałbym to sprostować. Ale pani marszałek, na prawach sprostowania wymieniono moje nazwisko i przypisano mi poglądy, których nie wyrażałem i nie żywię. Czy ja mogę? To mój debiut. Z bohaterem w tle. Pani marszałek, jest insynuacja i jest prawo do sprostowania. Możemy przejść do rzeczy. Panie Braun, pan poczeka na moje wystąpienie, wtedy będzie pan sprostował. Czy zatem pani marszałek uznaje moje prawo do sprostowania? Uznaje pana prawo do sprostowania.
kiedy będę... Oświadczenie na końcu, po zakończeniu dyskusji. Świetnie, dziękuję bardzo, pani marszałek. Czyli po 80? Tak, bardzo dziękuję, pani marszałek. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ten projekt pana marszałka Hołowni, by oświadczenia miały 3 minuty, jest zupełnie nową w ciągu ostatnich 30 lat koncepcją. Panie marszałku, pan idzie za daleko, może pan to ograniczy do 30 sekund. A panie pośle, nie mam takiego zamiaru, ale jeżeli nie zmieści się pan w 3 minutach... To jest po prostu skandal. Z przyjemnością doliczę panu 2 minuty. W sposób, który ma pana usprawiedliwić. A to dlatego, że istota polega na tym, że odrzucił pan wraz ze swoją formacją możliwość przekazania przez polski Sejm jednoznacznego stanowiska w sprawie jutrzejszego działania Unii Europejskiej, która ma pozbawić Polskę niepodległości. I to pan właśnie oraz pana formacja sprawiła, że polski Sejm nie może się przed decyzją Unii Europejskiej publicznie wypowiedzieć. Wy się zgadzacie na to, by Polska została pozbawiona niepodległości. To jest zdrada stanu. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Nie wykorzystał pan nawet tych czasu 3 minut. Ja przypominam artykuł 185 regulaminu Sejmu, który mówi, iż oświadczenia poselskie nie mogą trwać dłużej niż 5 minut, co zostawia mi pole do interpretacji i stwierdzenia, że dzisiaj będą trwały minut 3. Pani marszałek, szanowni państwo, powtórzę to, co już kiedyś powiedziałem, mianowicie czym jest dla mnie PiS. PiS jest jak nowotwór, jak raczysko, które toczyło nasz kraj, które dewastowało każdy obszar życia naszego państwa, szczególnie jeśli chodzi o politykę społeczną. To właśnie PiS odebrał ludziom nadzieję, nadzieję na posiadanie dzieci. A dlaczego to zrobił? Dlatego, że PiS dzieli ludzi na tych lepszych i gorszych, na tych swoich i tych drugich, na którym im w ogóle nie zależy i dla których ich cierpienie nie ma znaczenia. Co zrobił PiS? Nie pozwolił na narodziny dziecka, ale wiecie, na co się zgodził? Na wzrost liczby podejmowanych prób samobójczych, na wzrost liczby podejmowanych działań, które pozwoliły na niszczenie naszego państwa. To właśnie PiS pozwolił na wzrost liczby zgwałceń dziewcząt do 16 roku życia. To właśnie PiS sprawił, że to my, obywatele, musieliśmy zadbać o to, aby dziewczęta w szkołach miały dostęp do materiałów, do higieny osobistej. To właśnie PiS sprawił, że te dziewczęta czuły się wykluczone i mówimy o wykluczeniu menstruacyjnym, które je dotykało. To właśnie PiS sprawił, że musieliśmy wziąć odpowiedzialność za to wszystko my, samorządowcy. We Włocławku w 2021 roku wdrożyliśmy program polityki społecznej. Program polityki zdrowotnej, który miał przeciwdziałać skutkom niepłodności. Poradziliśmy sobie tak jak i ze wszystkimi rzeczami, które na nas scedowano. Dlatego chciałbym, kiedy mówimy o odpowiedzialności i o tym, że będziemy wyciągać konsekwencje, chciałbym, abyśmy każde dziecko, które nie uzyskało pomocy ze strony państwa i podjęło próbę samobójczą, żeby za każde dziecko, które zdecydowało się na odebranie sobie życia, żeby za każde dziecko, które cierpiało, żeby za to wszystko odpowiedział PiS. I za to wszystko chciałbym, abyśmy ich rozliczyli. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle.
myśliwych prowadzą nieuchronnie do zabicia embrionów. Trzeba zarazem stwierdzić, że wykorzystywanie embrionów i płodów ludzkich jako przedmiotu eksperymentów jest przestępstwem przeciw ich godności istot ludzkich, które mają prawo do takiego samego szacunku jak dziecko już narodzone i jak każdy człowiek. I pytając pani Rozenek, chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób in vitro jest metodą leczenia bezpłodności. Leczenia bezpłodności, powtarzam. Szanowni Państwo, chciałam tylko powiedzieć, że katolicyzm zobowiązuje. Do głosu proszę panią poseł Klaudię Jachirę, klub Koalicji Obywatelskiej. Słowa mojego przedmówcy najlepiej pokazują, że przez ostatnie lata żyliśmy w Polsce pod dyktando jednej chorej ideologii. I pan, panie pośle, jest pan ostatnią osobą, która z tej mównicy może mówić o życiu. Bo pan, panie pośle, ma pan na sumieniu śmierć. Dziecka. A teraz, pani marszałek, Wysoka Izbo, bardzo się cieszę, że nie muszę się już z tej mównicy zwracać do posła Kaczyńskiego. Chciałam jeszcze raz podkreślić, że przez ostatnie lata żyliśmy pod dyktando jednej ideologii. Ale te czasy się skończyły. Hierarchowie kościelni na czele z Wojtyłą mówili o in vitro potępiam. Papież Franciszek to fałszywe współczucie dla kobiety, a polscy biskupi dodawali, że moralnie jest to nie do przyjęcia. Ale w przyjaznym dla wszystkich świeckim państwie to nie wypowiedzi jednego związku wyznaniowego będą kształtować i stanowić prawo. Dlatego najwyższa pora, by przywrócić finansowanie in vitro z budżetu państwa, bo jest po prostu właściwą formą leczenia niepłodności. Każdy Polak i każda Polka mają prawo wyboru, a ci, którzy chcą mieć potomstwo, powinni mieć taką możliwość niezależnie od tego, ile zarabiają. I do prawej strony. Cieszy mnie, że niektórzy z was, tak jak premier Morawiecki, pomimo ogromnego zapracowania, bo przecież zarządza jednym rządem, tworzy drugi rząd, znalazł czas na chwilę refleksji i popiera in vitro. 8 lat za późno, ale okej, lepiej późno niż wcale. Witamy na pokładzie każdego nawróconego na rządy rozumu i szacunku dla ludzkiej godności. Zachęcam resztę prawej strony do pójścia w jego ślady i do poparcia tej z dawna wyczekiwanej i jakże potrzebnej społecznie ustawy. Zabobony nie, in vitro tak. Dziękuję pani poseł. Do głosu zapraszam panią poseł Anitę Kucharską-Dziedzic z klubu parlamentarnego Lewica. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Jeśli mówimy o problemie demograficznym, to żeby go rozwiązać, mamy po pierwsze sprawić, żeby więcej ludzi chciało mieć dzieci. I po drugie sprawić, by ci... Proszę, głos ma poseł Marek Suski z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie premierze. Przypomnę, że podczas posiedzenia konwentu dowiedziałem się, że w Komisji do Spraw Służb Prawo i Sprawiedliwość będzie miało jedno miejsce, choć z parytetu na dobrą sprawę wypadają nam tam 3 miejsca. 2,8. No, czyli w zaokrągleniu 3 miejsca. Ale szanowni państwo, prosiłem też na konwencie, żeby w związku z tym, że jest propozycja jednego miejsca dla nas, żeby zostawić wakat. No ale oczywiście pan marszałek się nie zgodził. Powiedział, że to już jest zamknięta procedura. A teraz się dowiedzieliśmy, że jednak po zamknięciu procedury klub PSL-u złożył szereg zmian do komisji, czyli taka możliwość była. Jak widać, nie było dobrej woli. Chciałem powiedzieć, że Komisja do Spraw Służb jest niezwykle ważna i pozbawienie parytetu, zresztą tak jak w innych sprawach, za chwilę będziemy mówili o Trybunale Stanu, gdzie też również w tamtej sprawie
Państwo nam kradniecie po prostu to, co nam się z parytetu należy. To jest polityczne złodziejstwo i wyrażam sprzeciw do wyboru w tym składzie Komisji do Spraw Służb. Dziękuję bardzo, panie marszałku. A panu zwracam uwagę, że pan permanentnie łamie regulamin. Nawet ta uchwała, którą przed chwilą na Komisji Regulaminowej przyjęliśmy, nie zakazuje posłom, którzy są ministrami, zabierania głosu, a tylko pan sobie chce przydzielić prawo do tego, że przed wystąpieniem będzie pan oceniał, czy minister będzie mówił na temat, czy też nie. To jest po prostu cenzura. W PRL-u była cenzura prewencyjna, teraz wraca PRL. Miłosz Kłoczek, TVP Info. Pytanie o media publiczne. To pierwsze pytanie. W jaki sposób Platforma chce zdemontować media publiczne, zwinąć te media, bo to jest zapowiedź, którą kolportują posłowie Platformy Obywatelskiej. Czyli jaki jest pana pomysł? Bo pomijam to, że pan może mieć inne zdanie, ale to nie leży w interesie publicznym. A jeżeli ma pan jakiś pomysł zgodny z prawem, to nie powinien pan mieć nic do ukrycia. A drugie pytanie o sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Najczęściej pada hasło, że przynajmniej trzech należy pozbawić tego mandatu, unieważnić ich wybór. W jaki sposób chcecie unieważnić wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali zgodnie z prawem wybrani, a później powołani przez pana prezydenta? Jeśli chodzi o uporządkowanie sytuacji w mediach publicznych, sprawa jest prostsza niż się komuś wydaje, nie wymaga żadnych tajemniczych działań. Dowiecie się państwo w odpowiednim czasie, co te słowa oznaczają i jakie konsekwencje spotkają także osoby, które dopuściły do tego, że media publiczne w Polsce działały niezgodnie z misją, w jakim sensie wbrew konstytucji i oczywiście niezgodnie z misją i z przepisami prawa powszechnego. Więc proszę się nie martwić tutaj o moją skuteczność. To będzie zgodnie z prawem, tak jak my je rozumiemy, ale jak przez to my rozumiem także polskich prawników, polskich konstytucjonalistów, medioznawców i z całą pewnością będziemy tutaj skuteczni i jak się państwo domyślacie, nie będziemy się tutaj w żaden sposób wahać. Na pewno będzie ciekawie, to no będzie co oglądać i będzie co transmitować. A dlaczego nie możemy poznać tego sposobu, skoro on ma być zgodny z prawem, jak pan deklaruje już dzisiaj? Czemu pan to ukrywa cały czas przed nami? Wie pan, ja już mam swoje lata. Jestem w tej polityce od 100 lat, a ciągle, wiecie państwo, ja się ciągle dziwię, kiedy słyszę funkcjonariuszy pisowskiej telewizji, ich sposób zadawania pytań, nawet zachowania na konferencjach prasowych. Ja ciągle nie jestem w stanie uwierzyć, że przez kilka lat coś takiego mogło się stać z mediami publicznymi. Ja bym tak naprawdę, tak, żeby państwa uspokoić, a pana pocieszyć. No, z całą pewnością jednym z powodów, dla których chyba nikt nie będzie żałował, że będziemy używali prawnych, twardych metod, jeśli chodzi o rozwiązanie kwestii mediów publicznych, jest to, co usłyszeliśmy ostatnio od waszego do niedawna pupila Tomka, agenta Tomka. Będziemy naprawdę bardzo zainteresowani. Patrzę na pana, też mnie aż ciekawość nurtuje i wolałbym, żebyście wy przestali ukrywać, kto otrzymywał nielegalnie materiały od CBA. To jest idealny moment, wie pan, żeby teraz zacząć, bo i tak na komisji śledczej te pytania padną. I tak będziecie musieli państwo odpowiedzieć na pytania, kto nielegalnie odbierał informacje z prokuratury i CBA, upowszechniał w mediach te informacje. Więc te insynuacje, że ktoś coś ukrywa, są nie na miejscu, szczególnie w wydaniu kogoś takiego jak pan. I chcę zapewnić państwa... Proszę merytorycznie, a nie personalnie. Proszę wzbić się naprawdę... Proszę wyjąć rękę, jak pan do mnie mówi. I proszę odstąpić od mikrofonu. Pan nie jest dyktatorem, tylko jest pan kandydatem na premiera. Proszę na, nie na pańskie pytania... Zadaję pytania. Na pańskie proszę pytania panie, już odpowiedziałem. Jeszcze rzecznik? Tak. Przepraszam bardzo, inne osoby chcą też zadać pytanie. Panu dziękuję. Już dziękujemy, jestem panie redaktorze. Twój czas minął twój czas. Jestem porażony pana standardami. Pytam pana o to, w jaki sposób chcecie demontować TVP. Pan merytorycznie nie potrafił. Zadawaj pytanie. Przepraszam. Dowie się pan. Pan na pewno się dowie w stosownym czasie. Dobrze, dzień dobry, panie premierze, Jan Kwietniewski, Gazeta Fakt. Ja chciałbym zapytać o, wspomniał już pan o to, panu Tomaszu Kaczmarku. Chciałbym zapytać o wiarygodność agenta Tomka. Czy pan uznaje, że to jest osoba wiarygodna, której należy ufać?
Znaczy, ja jestem ostatni, którego należy o to pytać. Ja nie wynajmowałem agenta Tomka. Proszę pana redaktora spytać, bo to jego ekipa, zdaje się, pracowała z agentem Tomkiem. Ja tylko... zainteresowało mnie to, że pan agent Tomek, jeśli dobrze rozumiem, złożył to doniesienie do prokuratury pod rygorem, wiadomo, prawnym, więc nie sądzę, żeby chciał ryzykować, bo jak państwo wiecie, status świadka koronnego mu nie pomoże, jeśli kłamie. A to będzie bardzo łatwo zweryfikować. Znaczy, ja też chcę powiedzieć, że wszyscy widzieliśmy to, co się działo w tak zwanej telewizji publicznej. Wszyscy widzieliśmy, że wykorzystywano materiały, do których dostępu telewizja publiczna nie powinna mieć. Wszyscy wiemy o tym. My to po prostu udokumentujemy. Czy pan agent Tomek będzie zeznawał i czy będzie zeznawał prawdę, to nie ma większego znaczenia. My także udokumentujemy wszystkie te rzeczy, które naruszały prawo, dobry obyczaj w wykonaniu funkcjonariuszy telewizji pisowskiej. Nie, ja wiem, że to, co akurat w sprawach, o których w tej chwili mówimy, czyli o tym, że istniały linki i bezpośrednia współpraca między politykami PiS-u, CBA, prokuraturą i niektórymi tak zwanymi dziennikarzami telewizji publicznej i telewizją publiczną, to wiem, że to są fakty. Natomiast co do agenta Tomka, to jest... Ja nie będę mu wydawał certyfikatu prawdomówności, od tego jest prokuratura, ale na pewno się dowiemy wszystkiego, co będziemy chcieli i co powinniśmy wiedzieć o tych 8 latach współpracy pisowskiej bezpieki i pisowskiej propagandowej telewizji. Dziękuję bardzo. Będę do państwa dyspozycji systematycznie. O matko, nie, znowu ten numer, podejrzewam, jest skam. Okej, nie, odbiorę, bo mnie da spokoju i powiem, żeby więcej do mnie nie dzwonili. Halo, Klaudia Kira? A, premier Mateusz Morawiecki. Nie wierzę. Nie, oczywiście, się domyślam, że ja jestem ostatnia na tej liście. No tak, ja słyszałam, że pan czekał do 14 dzisiaj, tak, jutro do 15. Serio, nikt z kolegów i koleżanek nie przyszedł. No to oczywiście przykre, tylko mi pan, ja nie wiem, czy mogłam panu pomóc, bo sprawy wyglądają tak, panie Mateuszu. Wygraliśmy wybory, mamy stabilną większość w Sejmie, w Senacie, za niedługo stworzymy rząd, no i zaczniemy po was sprzątać, więc naprawdę. Aha. Nie, no ja obawiam się, że ja nie jestem z pana bajki. A, jestem. No, że pan się zmienił, aha. No tak, słyszałam in vitro, że tak przecież pan zawsze popierał. Tak, a bardzo radykalna się też podoba. Tak, fajnie. A i nawet związki partnerskie. Tak. O, nagle się pan będzie godził z Unią. No to nie, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Sądy, niezawisłe, no nie, no ja się o to wszystkim zgadzałam, tak, jak to najbardziej. Wow, przyłębska do garów, a nie do Trybunału. Matko, to naprawdę u pana już musi być głucho, skoro pan nawet się zobowiązuje nie zadłużać więcej państwa na taką skalę. Co? Serio? 8 gwiazdek na limuzynie? No. Znaczy, wie pan, to wszystko brzmi naprawdę super. I ja doceniam te przemiany, żeby nie było. Tak, wszystkie przemiany, tylko wie pan co, no... Panie matku, że ja nie mogę wejść do pana rządu, bo on istnieje tylko w pana wyobraźni. No tak, wyobraźnia pana ludzi oczywiście też i może jeszcze... No nie noszę głowego gospodarza Kaczyńskiego, tak? Wiadomo, oczywiście. Tylko wiem co, znaczy nie się spieszy, bo ja mam kolejne spotkania, bo mamy cały harmonogram, jak się zabieramy się do pracy, sprzątamy po was, naprawdę jest bardzo dużo roboty, więc ja chcę robić wycałość, bo nie, ja nie idę do spotkania, na spotkanie do pana, nie. Ja to wszystko rozumiem. Ale rozumiem, że pan już nie ma do kogo zadzwonić. Ale proszę więcej do mnie nie telefonować. Do widzenia. Matko, co za zamówiony na normalny człowiek. Nie, no ja zablokuję ten telefon, bo przecież on mnie na spokoju. To co?
państwa. No, dlatego, że jestem spóźniona, lecę. Ja nie znam nazwisk tych posłów, o których pan premier Morawiecki mówi, że z nimi rozmawia. Idę o zakład, że on też ich nie zna. No ale cóż można z tym więcej zrobić? Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że rozmawia z osobami, które nie wiedzą, że rozmawiały z tą daną osobą, to już jest fenomen, który wymyka się nawet jakimś kryterium politycznego kabaretu. Nikt z nim nie rozmawia. No, prawda jest boleśnie prosta. Nikt z nim nie rozmawia. I niezależnie od tego, jak długo i często on będzie powtarzał, że ktoś z nim rozmawia, to nadal będzie tak, że nikt z nim nie rozmawia. To się dzieje w głowie Mateusza Morawieckiego. To się dzieje w jego snach, marzeniach, wyobrażeniach, ale ten świat nie istnieje. Nie ma go. No i niestety musimy skonfrontować się ze smutną prawdą, że jeszcze przez 2 tygodnie ktoś, kto rozmawia z ludźmi, którzy nie istnieją, będzie premierem Rzeczpospolitej Polskiej. Ja jestem absolutnie pewien, że jeżeli chodzi o posłów trzeciej drogi, takich kontaktów ani nie było, ani nie były w żaden sposób no, traktowane inaczej niż po prostu z uśmiechem politowania. Ja mam wrażenie, i to też powiem może jasno i wyraźnie, że zaczyna być po tamtej stronie, po stronie Prawa i Sprawiedliwości, coraz więcej polityków i posłów, którzy chyba za chwilę zaczną chcieć z nami rozmawiać, bo nie mogą już patrzeć na to, jak kompromitowana jest ich formacja polityczna poprzez to, co się w tej chwili odgrywa. Drugie pytanie. Bardzo dziękujemy. Jeszcze jedno pytanie, przepraszam. No już chcieliśmy. Ja już dobrze. Pan marszałek tutaj wilczym prawem. Dzień dobry, panie marszałku. Wilcze Jacek Korzanowski, Telewizja Polska, TVP Info. Ja mam pytanie dotyczące odwołania Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów. Dlaczego taka komisja miałaby zostać odwołana? Ja wiem, że pan marszałek mówił o tym, że od tego są służby specjalne, żeby takie wpływy badać, ale to w takim razie ja zadam w kontrze do Komisji do Spraw Badania, do Spraw Pegasusa. To czy tych tutaj, tej sprawy nie mogą też badać służby specjalne, skoro tamta komisja do spraw badania rosyjskich wpływów ma zostać już odwołana. Już panu wyjaśnię. Mhm. Cały problem polega na tym, że jeżeli chodzi o używanie Pegasusa, to służby specjalne są podejrzane o używanie go w nieuprawniony sposób. A więc jeżeli teraz mielibyśmy oczekiwać, że służby specjalne, które są o coś podejrzane, wyjaśniają sprawy związane z tym, jak działały służby specjalne, to obawiam się, że nie bylibyśmy wystarczająco efektywni. Bo jeżeli masz co do kogoś jakieś podejrzenia, to prosisz innych, żeby zweryfikowali te podejrzenia, a nie samego zainteresowanego. Jeżeli podejrzewamy, że ktoś kręci, oszukuje, zdradza, to nie powołujemy go do komisji w sprawie jego krętactw, oszustw i zdrad, tylko formujemy komisję, która będzie w stanie to ocenić i powiedzieć nam, czy ten Pegasus został kupiony legalnie, czy był używany legalnie. To bulwersuje miliony Polaków. Bardzo chcielibyśmy to wiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o komisję dotyczącą badania wpływów rosyjskich, przypomnę panu, ale też i wszystkim, że Prawo i Sprawiedliwość rządziło w Polsce 8 lat. Miało wszystkie narzędzia i wszystkie służby świata do tego, żeby złapać każdy wpływ rosyjski, jaki tylko mógł się w Polsce pojawić, ale z jakichś powodów tego nie zrobiło. Skoro tego nie zrobiło i przez 8 lat nie dostarczyło żadnego dowodu, że ta komisja ma sens, to należy się zapytać Sejmu, czy ta komisja ma sens. I właśnie to pytanie zamierzamy zadać. A wydaje mi się też, tak między nami mówiąc, że kilkaset tysięcy złotych wydawanych co miesiąc, co 2 miesiące, doliczę do tego biura i inne rzeczy, naprawdę mogłoby być spożytkowane w inny sposób, wesprzeć program in vitro, o którym wczoraj mówiliśmy i niektórzy z państwa z PiS-u martwili się, skąd pieniądze, jak to zrobić. Może wesprzeć podwyżki dla pielęgniarek, które niedługo będziemy procesować. Znajdzie się w państwie wiele celów, które te pieniądze chętnie przyjmą. To takie proste rozróżnienie. Bardzo dziękujemy. Te wpływy rosyjskie też były wśród właśnie służb specjalnych w tamtych latach, tak samo jak służby specjalne korzystały z Pegasusa. Chce pan powiedzieć, że za rządów Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera do spraw bezpieczeństwa w służbach polskich były rosyjskie wpływy?
To chciał pan powiedzieć? Nie, chcę powiedzieć, że te wpływy mogły występować. Ja nie mówię, że one były. Ja nie wiem o tym, czy one były, ale te wpływy... Czyli domaga się pan, żebyśmy nie zbadali teraz, czy w służbach zarządu wicepremiera Kaczyńskiego odpowiedzialnego za bezpieczeństwo byli rosyjscy agenci i rosyjskie wpływy, bo nie ma pan co do tego pewności. Znaczy, ja się niczego nie domagam, panie marszałku, tylko ja pytam o to, czy też to nie... A nie, to ja też odpowiadam, bo ja z ciekawością przyjmuję pański punkt widzenia. To właśnie o to pytam, czy to też nie powinno zostać zbadane, czy te wpływy wśród służb specjalnych nie były aktywne, tak samo jak służby specjalne zadajemy pytanie, czy one w nielegalny sposób korzystały z Pegasusa. Wie pan, ja porozmawiam z siłami politycznymi. Może rzeczywiście trzeba to jeszcze bardziej wnikliwie sprawdzić, jak sprawował się wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński, jak sprawował się cały rząd PiSu w tej sprawie i czy nie dopuszczał do jakichś rosyjskich wpływów. Może ma pan rację, może powinniśmy się tym zająć. Ale po kolei, zróbmy to wszystko po kolei. Afera wizowa, Pegasus, wybory kopertowe, w których ja brałem udział, moje nazwisko było na tych kartach, które później mielono bez sensu. Bardzo chętnie dowiemy się krok po kroku. Zapewniam pana, że chociaż jestem skromnym marszałkiem rotacyjnym i będę tu tylko 2 lata, to w ciągu tej kadencji naprawdę będziemy w stanie pokazać państwu prawdę przede wszystkim, bo prawda, jak mówił klasyk, nas wyzwoli w bardzo wielu obszarach naszego życia. Dziękuję państwu serdecznie. Bardzo dziękujemy. Debata na temat rozumienia artykułu 186 regulaminu Sejmu trwa od tygodnia, od tego, jak byli ministrowie rządu PiS próbowali zakłócić o obrady Sejmu. To doprecyzowanie, prośba o zaopiniowanie wykładni rozumienia artykułu 186 regulaminu Sejmu wydaje się po tej tygodniowej debacie czymś oczywistym. Wcale dziękuję nie jest bardzo. Takie... Pan marszałek, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący, dziękuję też za te głosy. Tytułem wyjaśnienia. Myśmy wczoraj opracowywali po konsultacjach z prawnikami, nie było ich 5, było trochę mniej, ale jednak były to renomowane nazwiska, ich opiniami dysponujemy tutaj w tej chwili. Chcieliśmy przygotować dla państwa w miarę kompletny materiał na prezydium Sejmu. Przygotowaliśmy go i wczoraj zostało to do komisji wysłane. Rozumiem, że państwo nie otrzymali tego, tak jak zgłaszacie, w czasie, który państwa zdaniem pozwolił na zapoznanie się z tym dokumentem. Ja jako w pewnym sensie sprawca czy inspirator złożenia tego dokumentu czy wydania tej uchwały, chciałbym powiedzieć w 2 słowach, jeżeli pan dyrektor Zakroczymski będzie chciał to uzupełnić, to oczywiście bardzo będę prosił pana przewodniczącego o udzielenie mu głosu. W mojej ocenie, nazwijmy ją subiektywną, w czasie ostatniego posiedzenia Sejmu doszło do nadużycia artykułu 186, który, jak każdy przepis prawa, może podlegać nadużyciu. Przepis stwierdza jasno, że członkowie Rady Ministrów i wymienieni inni urzędnicy państwowi mogą zabierać głos w dyskusji toczącej się na sali sejmowej poza kolejnością. Intencja twórców tego przepisu w mojej ocenie była jasna. Chodzi o to, żeby jeżeli poruszane są sprawy ważne dla Polek i Polaków na posiedzeniu Sejmu, a rząd jest na miejscu, mógł zareagować tak, żeby procedowanie uczynić bardziej sprawnym. Ten proces... Niestety w mojej ocenie został zaburzony i pan poseł Szczucki w swoim pierwszym wystąpieniu bardzo jasno opisał cel stosowania artykułu 186 na tym posiedzeniu. Powiedział przecież, zacytuję z pamięci, jeżeli taka będzie wola ministrów, będziemy siedzieli tutaj aż do rana i będą przemawiali aż do rana. To jest w mojej ocenie fundament tego, co następnie na sali sejmowej widzieliśmy. Ja udzieliłem głosu członkom Rady Ministrów, 5 członkom Rady Ministrów, zgłaszali się kolejni. Dlatego uznałem, że niezależnie od tego, czy ja będę marszałkiem Sejmu i kto będzie premierem i kto będzie ministrami, chciałbym, aby ta sprawa została uporządkowana. Projekt wykładni, którą zaproponowało państwu prezydium Sejmu do opinii, składa się z 2 artykułów, krótkich artykułów. Pierwszy w wielkim skrócie mówi o tym, że jeżeli stosowany jest artykuł 186,
Wystąpienie podlega ograniczeniom czasowym wynikającym z artykułu 179.1a regulaminu Sejmu. To oznacza, że maksymalnie może trwać 15 minut. To jest cała treść artykułu pierwszego. Natomiast paragraf drugi tej uchwały, czy tego projektu, który Państwu przedłożyliśmy do opinii, brzmi: uprawniony do oceny przesłanki, czy punkt porządku dziennego dotyczy spraw objętych zakresem działu administracji rządowej, którym kieruje członek Rady Ministrów, lub zadań wyznaczonych temu członkowi Rady Ministrów przez prezesa Rady Ministrów, jest przewodniczący obradom marszałek lub wicemarszałek Sejmu. Jeszcze jedna uwaga do paragrafu pierwszego. Poza kolejnością mówców, jeśli punkt porządku dziennego dotyczy spraw objętych zakresem działu administracji rządowej, którym kieruje członek Rady Ministrów, lub zadań wyznaczonych temu członkowi Rady Ministrów przez prezesa Rady Ministrów. W mojej ocenie te dwa punkty zabezpieczają nas przed próbą obstrukcji ze strony rządu, ktokolwiek by tym rządem nie był. Mamy dyskusję o praworządności na Sejmie, wszyscy chcemy ją traktować poważnie, a zgłasza się minister infrastruktury, minister sportu, bo jest ministrem, minister konstytucyjny, który jest delegowany do spraw jeszcze jakichś innych, które sobie możemy wymyśleć. I chodzi o to, żeby w tych sprawach, na przykład, nie wiem, praworządności, ma prawo zabrać głos minister Ziobro, bo to jest jego obszar, który został mu powierzony przez premiera. Ale ja sobie nie kpię. Ale to jest pana ocena, panie pośle, natomiast... Panie pośle, nie udzieliłem głosu, teraz głos zabiera pan marszałek Sejmu. Jeżeli chce pan pouczać mnie o kpinach, to przypomnę panu, że to pan wczoraj, 5 minut przed prezydium Sejmu i opowiadać mi o wrzutkach, położył na stole prezydialnym 2 projekty ustaw, które i oczekiwał pan, że będziemy je czytać jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. Więc proszę bardzo, żeby nie używał pan słów takich jak wrzutka, kpina, bo mogą się okazać mieczem obosiecznym. Ta regulacja, którą my proponujemy jako prezydium Sejmu, państwu do opinii, w mojej ocenie zabezpiecza sprawny przebieg obrad Sejmu. Członkowie Rady Ministrów będą mieli zapewniony głos na sali obrad w obszarach, które dotyczą ich kompetencji. A to jest chyba sens, który stał za tym przepisem. To tyle z mojej strony i stąd moja prośba do państwa. My oczywiście, jeżeli państwo, to już pan przewodniczący prezydium, postanowicie o innym trybie procedowania, my się zawsze zgodzimy z tym, co zadecyduje komisja. Nie mamy tutaj wyjścia, czekamy na waszą opinię. Natomiast dzisiaj mamy posiedzenie Sejmu, jutro mamy posiedzenie Sejmu. Chciałbym, żeby one przebiegły tak jak wszystkie kolejne posiedzenia Sejmu w tej kadencji, w spokojnej i merytorycznej atmosferze. Pan Dariusz Matecki, Klub Prawa i Sprawiedliwości. To ty. Szanowna pani marszałek. Czy może pani marszałek interweniować? Już skończyliście? Panie pośle, proszę korzystać ze swojego prawa głosu. Zatem, szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, bardzo się cieszę, że wreszcie mówicie o życiu. Bo jeszcze niedawno taka osoba jak Szłapka przecież miał piorun na twarzy. Latał z piorunem na twarzy. A życie trzeba rzeczywiście chronić. Bo musicie pamiętać, i będę to wam przypominać, że życie w Polsce broni konstytucja. I będziemy wam to cały czas przypominać. Będziemy wam też przypominać, że nie damy wam opiłować katolików. Nie ma posła Nitrasa akurat. Nie ma szans, żeby to się wam udało. Katolicy w Polsce mają swoje prawa i katolicy w Polsce mają prawo, żeby ich głos był słyszany w Sejmie. Dlatego, cytując, ocena moralna przerywania ciąży dotyczy także nowych form zabiegów dokonywanych na embrionach ludzkich, które chociaż zmierzają do celów z natury swojej godziwych, prowadzą nieuchronnie do zabicia embrionów. Trzeba zarazem stwierdzić, że wykorzystywanie embrionów i płodów ludzkich jako przedmiotu eksperymentów jest przestępstwem przeciw godności istot ludzkich, które mają prawo do takiego samego szacunku jak dziecko już narodzone i jak każdy człowiek. I pytając pani Rozenek, chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób in vitro jest metodą leczenia bezpłodności. Leczenia bezpłodności, powtarzam.
Szanowni Państwo, chciałam tylko powiedzieć, że katolicyzm zobowiązuje. Pani marszałek Witek, bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja muszę powiedzieć tak, jako praktyk, że regulamin nie jest w stanie unormować wszystkich sytuacji, które w Sejmie się zdarzają. Doskonale o tym wiemy. Zresztą w żadnej instytucji to jest po prostu niemożliwe. To są pewne ramy stałe, powtarzalne, które można w tym regulaminie zamieścić. Ale życie przynosi zupełnie nieoczekiwane sytuacje i trzeba sobie w tych sytuacjach jakoś radzić. No nie można za każdym razem dokonywać zmian regulaminu Sejmu. Ja myślę, że to, co się wydarzyło w tej chwili, na początku tej kadencji, jest taką wyjątkową sytuacją dla państwa. Dlatego próbujecie tą uchwałą doprowadzić do interpretacji artykułu 186 ustęp 2. Mianowicie zdarzyło się, że w Sejmie państwo macie większość, ale rząd jeszcze jest z poprzedniego rozdania. I dlatego ten przepis artykułu 186 ustęp 2 wam nie pasuje, ponieważ no, chcielibyście, żeby tak gładko, fajnie przebiegały te posiedzenia. Przypomnę, że one w poprzedniej kadencji nie były takie gładkie, nie były sympatyczne, nie były dla mnie miłe. I przypomnę, że były na przykład wnioski formalne, które nigdy nie były wnioskami formalnymi tak naprawdę, tylko wygłaszaniem tyrady politycznej, ale pozwalałam na to. Dlatego, panie przewodniczący, jeżeli chodzi o ten artykuł 186 ustęp 2, zgadzam się w zupełności, że z moimi kolegami, że powinna to być zmiana regulaminu Sejmu, bo proszę pamiętać, że kij ma dwa końce. Dzisiaj dokonacie państwo wykładnie tego artykułu, a przyjdzie sytuacja, kiedy na przykład wy przejmiecie władzę w rządzie i co, dokonacie wtedy zmiany tej wykładni na taką, że ministrowie nie mogą zabierać głosu wtedy, kiedy chcą? No nie, myślę, że tak nie będzie, bo wtedy będziecie tworzyli jedno. Więc proszę się zastanowić, czy warto dokonywać takiej wykładni tego artykułu, bo ja nie zgadzam się z tym, żeby z tego artykułu 186 ustęp 2 podchodzić w jakiś dyskryminujący sposób tylko i wyłącznie do ministrów, bo ten przepis mówi także na przykład o prezesie Najwyższej Izby Kontroli albo przedstawicielach Kancelarii Prezydenta. Jednak ich państwo nie ograniczacie w wypowiedziach, czyli rozumiem, że jeśli prezes NIK-u zażąda w każdym momencie, to marszałek Sejmu go będzie dopuszczał. No więc bądźmy konsekwentni. Jeżeli chcecie państwo wykładnie odnieść się do tego artykułu, to potraktujcie wszystkich w taki sam sposób, a nie wybiórczo tylko ministrów. Dlatego podsumowując, powiem, że naprawdę wykładnia tego artykułu jest aż nadto czytelna. Czemu ona ma służyć? Na pewno nie chodzi o sprawne przeprowadzenie Sejmu, bo jest nas 460. Każdy z nas jest inny. Reprezentujemy bardzo różne opcje polityczne, bardzo różne środowiska, ale też sposób pracy w parlamencie. Każdy z nas jest inny. I trzeba te 460 osób jakoś próbować organizować w Sejmie. I to jest rola marszałka Sejmu. Raz się to lepiej udaje, raz się to udaje gorzej. Ale naprawdę nie idźmy w tą stronę, żeby wykładnią zmieniać artykuł, który mówi wprost o obowiązku dopuszczenia do głosu wszystkich, którzy są umieszczeni w artykule 186 ustęp 2. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pan przewodniczący. Chciałbym zapytać o pozytywny wymiar początku Sejmu nowej kadencji, bo bardzo wielu obywateli obserwuje Sejm przez transmisję na YouTubie. Jest już ponad 100 tysięcy subskrybentów i prawdopodobnie padnie... Będzie srebrny przycisk. No właśnie. I jest pytanie, czy pan ten srebrny przycisk jako szef Izby, marszałek Sejmu przyjmie, bo to jest decyzja autora kanału. Pytanie, kto jest autorem, no ale pewnie można... Polacy. No właśnie. Więc krótkie trzy pytania. Czy pan przyjmie? Jeśli tak, to czy stanie ten przycisk na mównicy sejmowej, czy bardziej pan, w pana w gabinecie? Czy zechce pan, to drugie pytanie, monetyzować to i na przykład czerpać korzyści z reklam? I trzecie pytanie, kiedy pana podcast i czy będzie miał nazwę Sejmflix?
Wie pan, ja już raz byłem w programie, w którym był złoty przycisk, więc teraz przyjmować srebrny przycisk? No nie wiem, zobaczymy. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, ja się przede wszystkim strasznie cieszę i bardzo dziękuję tym wszystkim ponad 100 tysiącom nowych subskrybentów, których kanał sejmowy pozyskał, bo to znaczy, że dzieje się to, co powinno się dziać. Ludzie naprawdę interesują się tym, co zrobili 15 października, chcą nas z tego rozliczać, chcą na to patrzeć. No i od razu zapowiadam wszystkim tym, w związku z tym, co przed chwilą powiedziałem, in vitro, ustawa o pielęgniarkach, odwołanie członków komisji Lex Tusk, powołanie trzech, czy pierwsze czytanie powołania trzech komisji śledczych, ustawa o handlu w niedzielę, powołanie rzecznika praw dziecka, tego jest mnóstwo. Drodzy Państwo, zaopatrzcie się w popcorn solidnie na najbliższy wtorek i środę, bo przypuszczam, że będzie się działo i dużo emocji, ale też i dużo dobra na koniec tego będzie. Ja pogadam z CIS-em, no bo ja jakoś nie czuję się kompetentny, żeby pisać o ten srebrny przycisk. Dla mnie złotym i diamentowym przyciskiem jest to, że jest 126 tysięcy subskrybentów, a może, tylko nie, proszę nie traktować tego jako zachętę, mówię to do posłów, a może będziemy w stanie wycisnąć więcej i to będzie bardzo dobrze. Słuchajcie, demokracja wreszcie schodzi pod strzechy, wreszcie wchodzi do naszych telewizorów, do naszych komputerów, do naszych smartfonów. Tak powinno być. Miejsce, w którym jesteśmy, to nie jest Muzeum Demokracji. To jest miejsce, w którym demokracja ma być żywa. Ma pokazywać się ludziom, ma pracować na ich oczach. Fajnie, że tak jest. Natomiast czy mój podcast będzie miał tytuł Sejmflix? Tego jeszcze nie ustaliłem. Mam nadzieję, że wreszcie będę miał chwilę, żeby zacząć go robić, bo co chwila jest coś innego do zrobienia. Przyjąłem już zaproszenie do podcastu na razie pani poseł Matysiak Pauliny, bo zgłosiła się z tym do mnie. Z przyjemnością tam wystąpię. No ale jak dobrze wiecie, sam też sobie pewnie nie podaruję i podcast odpalę. Natomiast jeżeli chodzi o nazwę, to zgłoszę się, żebyśmy podpisali umowę na temat praw autorskich i ten pomysł pana redaktora został godnie wynagrodzony. Tak. Dziękuję bardzo, witam Państwa. W szczególności ciepło witam nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Panią poseł Gasiuk-Pichowicz, bardzo proszę. Dzień dobry. Panią poseł Annę Marię Żukowską. Witam panią poseł Annę Marię Żukowską bardzo serdecznie, pana posła Roberta Kropiwnickiego i pana posła Tomasza Zimocha. Proszę państwa, z tego co wiem, jest transmisja, jesteśmy na posiedzeniu jawnym. Otwieram to posiedzenie. Chciałam oczywiście przywitać nowych członków Rady i poprosić jednak panią poseł Gasiuk-Pichowicz, żeby ustąpiła miejsce pani sędzi Dalkowskiej, która na to miejsce zajmowała i nie może się w tej chwili zalogować. Czy my możemy nie gwałcić zasad pracy Rady? Delegacja posłów siedziała w jednym miejscu. Zaczynacie państwo od pogwałcenia elementarnych zasad i przyzwoitości pracy. Przypominam także, że nie wpuściliście dzisiaj dziennikarzy do budynku KRS-u, który jest budynkiem publicznym. Zgodnie z artykułem 61 Konstytucji, który określa zasadę jawności życia publicznego, obywatel, a tym bardziej dziennikarz wykonujący swój zawód, ma prawo do uzyskiwania dowolnej informacji o działalności organów władzy publicznej, a organy kolegialne, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, mają obowiązek, podkreślam, obowiązek udostępniania informacji ze swoich posiedzeń. Uniemożliwiliście dzisiaj państwo pracę dziennikarzom, trzymając ich w tych warunkach pogodowych przed budynkiem. Budynek jest nie tylko własnością Krajowej Rady Sądownictwa, tu są także inne instytucje publiczne. Dobrze, panie senatorze. Byłem zażenowany sytuacją, a teraz łamiecie zasadę, nie, ja nie udzieliłam że czwórka panu posłów głosu. Zawsze siedziała w jednym panie miejscu. Panie senatorze, nie udzieliłam znaczy, panu to głosu. Pani sędzia Dalkowska zajmowała to miejsce. Nie do przyjęcia. Pani sędzia Dalkowska zajmowała to miejsce. Pani Gasiuk-Pichowicz zajęła to miejsce i powiedziała, że go nie zmieni. Zatem mamy do czynienia z pewnym przedszkolem i wolałabym tego uniknąć, bo oczywiście dyskusja o miejscach jest możliwa. Jeżeli ktoś bardzo chce zajmować jakieś miejsce, ale nie jest możliwe, nie są akceptowalne w normalnym społeczeństwie zachowania polegające na podsiadaniu krzesła innemu członkowi rady,
Przed chwilą mieliśmy tu do wypowiedzi do... Wniosek formalny, pani przewodnicząca. Pan sędzia Nawacki, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Przepraszam, teraz ja jestem przy głosie. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, szanowna rado. Oczywiście kwestie techniczne mogą być zajmujące, ale mają charakter drugorzędny względem pracy Rady. Najistotniejsze jest to, żeby Rada w sposób niezakłócony pracowała. Przygotowanie miejsca pracy, czyli komputera z hasłami, z loginami, wymaga czasu. Państwo posłowie przychodzili już wcześniej do Rady, widzieli wyłożone tabliczki z nazwiskami. Panie sędzio, przepraszam, że przerywam. Słyszę, że nie ma głosu z transmisji, więc musimy poczekać. Mamy jednak przerwę techniczną, ponieważ dopóki nie odzyskamy głosu w transmisji, więc zarządzam przerwę techniczną. Za pozwoleniem pani przewodniczącej, to wrócę do głosu po przerwie technicznej. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, to ważny dzień. A ważny dlatego, że on wyraźnie pokazuje, że teraz żyjemy w państwie, które bardzo poważnie traktuje obietnice złożone swoim wyborcom i nie lekceważy głosu społecznego. Ta historyczna frekwencja, która była w ostatnich wyborach, dała obecnemu Sejmowi bardzo duży i silny mandat do realizowania woli obywatelskiej, a wola obywateli w sprawie in vitro jest liczbowo bardzo zgodna z frekwencją. Ponad 70% polskiego społeczeństwa popiera nie tylko metodę in vitro, ale również jej refundowanie z budżetu państwa. Gdy stałam tu 5 miesięcy temu, miałam świadomość, że za chwilę rozpocznie się bardzo brutalna kampania wyborcza i że w poprzednim Sejmie projekt nasz obywatelski może nie znaleźć szczęśliwego zakończenia. Ale tym bardziej doceniam to, że 5 miesięcy później stoję tutaj znowu, mając szansę, żeby ogłosić, że to państwo, rządząca obecnie większość, mówi wprost do obywateli. Słuchamy waszego głosu i szanujemy ten głos. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować inicjatorce tego projektu, pani premier Ewie Kopacz. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować przewodniczącej Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, pani Agnieszce Pomaskiej. I bardzo serdecznie chciałam również podziękować wspierającemu od samego początku nasz projekt panu premierowi Donaldowi Tuskowi. Wszyscy ci ludzie i wy bardzo dobrze rozumiecie, że in vitro i refundowanie in vitro jest przede wszystkim wyrównaniem szans dla wszystkich do tego, żeby zostać rodzicami, więc szans na szczęście. Mnóstwo osób było zaangażowanych w zbieranie tych podpisów i my jeździliśmy, tak jak wielu z was już wspominało, naprawdę w trudnych warunkach atmosferycznych, ale tak naprawdę to nie trud był po naszej stronie, tylko trud był po stronie tych wszystkich ponad 500 tysięcy ludzi, którzy szukali nas i składali podpisy pod naszym projektem ustaw. I często osoby, które wspierały nasz projekt, miały już swoje dzieci, ba, miały nawet wnuki. I mówiły wprost, że ten projekt nie tylko daje szansę na zostanie rodzicami, ale przede wszystkim jest takim symbolem powrotu do normalności. I właśnie w imieniu tych wszystkich osób chciałam wam bardzo serdecznie podziękować. Tak tej ustawie powiedzieli ludzie o bardzo różnych poglądach politycznych i mam naprawdę ogromną nadzieję, że tak tej ustawie powie każda strona tej Wysokiej Izby, jak również, że tak tej ustawie powie pan prezydent. I zanim bardzo serdecznie wam podziękuję i zanim będziemy świętować symbolikę i ważność tego momentu, chciałam ogłosić, że jako przedstawicielka społeczeństwa obywatelskiego pracujemy nad kolejnym projektem obywatelskim, tym razem dotyczącym mowy nienawiści i hejtu. Niestety przykłady takiej mowy nienawiści i hejtu znajdują się również na sali plenarnej. I myślę, że pora skończyć z bezkarnym i jak pokazuje historia parlamentarzystów,
parlamentarna bardzo szkodliwym, nawet śmiertelnie, mówieniem bardzo nieprawdziwych i szkodliwych słów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szeregowy pośle Kaczyński, tymi słowami zwracałam się z mównicy sejmowej przez ostatnie 4 lata poprzedniej kadencji. Mówiłam tak, żeby podkreślić, że niezgodnie z prawem uzurpował pan sobie władzę, która zgodnie z konstytucją przynależy się prawowitemu marszałkowi Sejmu i Wysokiej Izby. Szanowni państwo, przegraliście wybory, więc czas waszego zawłaszczania państwa, omijania konstytucji dobiega końca. Dlatego nie będę się już tak więcej zwracać z tej mównicy. Panie marszałku, Wysoka Izbo, powoli odsłaniają się mechanizmy działania odchodzącego reżimu. Przestępcy na szczytach władzy, tajne służby niszczące przeciwników politycznych, skorumpowani dziennikarze, państwowe firmy napędzające machinę propagandy i prokuratura chroniąca cały ten ogromny, chory, mafijny układ. Teraz staje się zrozumiałe pozornie absurdalne zachowanie prezydenta Dudy, które misję tworzenia rządu powierza przegranym. Toną i zrobią wszystko, byle tylko jeszcze trochę utrzymać się na powierzchni. Wiedzą, że zachowywali się podle. Wszystkich do siebie zrazili i nikt im teraz nie poda ręki. Swoje rządy oparli na rozdawnictwie, dezinformacji i kłamstwie. Nie mieli żadnych ideałów. Na zewnątrz pląsy przed ołtarzem, wstawanie z kolan i gęby pełne frazesów, a w środku po trupach do władzy. Korupcja polityczna, zdrada i grabież państwowej kasy. Mieli obsesję władzy i za nic nie chcieli jej oddać. Po drodze zniszczyli państwo prawa, gospodarkę, armię, edukację i naukę. Zniszczyli prawa kobiet, wywołali inflację i drożyznę. Uderzyli w nasze strategiczne sojusze i bezpieczeństwo. Poszli na wojnę i sprawa kobietom utuczyli przestępców w sutannach. Mścili się na środowisku naturalnym, wycinali lasy i puszcze, zatruwali powietrze i wodę. Walczyli z kulturą, nauką, ekologią, postępem, humanizmem i zdrowym rozsądkiem. Jeszcze jedna kadencja i zafundowaliby nam nową berezę kartuską, rządy biskupów i procesy czarownic. Teraz za to odpowiedzą. Jak sami zwykli mówić, im się to po prostu należy. Dziękuję pani poseł. Cenzura prewencyjna. Teraz wraca PRL. Panie pośle Suski, dyskutuje pan z czymś, co nie istnieje, bo jasno i wyraźnie w uchwale odnoszę się teraz do uchwały Prezydium Sejmu, którą komentował pan poseł Suski. Nikt nigdy w tej Izbie, czego ja jestem dowodem i żywym przykładem, nie zabraniał członkom Rady Ministrów zabierania głosu w trybie odnośnego artykułu regulaminu Sejmu. Kolejny zabierze głos pan poseł Zbigniew Konwiński z klubu Koalicji Obywatelskiej. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie pośle Suski, nastały czasy, że regulamin Sejmu obowiązuje. Państwo zgłosiliście osobę, która jest nieuprawniona do zasiadania w komisji, bo jest sekretarzem stanu. Może pan się przyzwyczaił do czasów, że wola polityczna wystarczyła. Nie, w tej chwili regulamin Sejmu obowiązuje. Takie czasy nastały. To po pierwsze. Po drugie, przywracamy rotacyjność przewodniczącego Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Powiem więcej, mimo że jest większość, jak widzimy na sali, opozycji dawnej demokratycznej, to wy będziecie mieli przez pewien czas swojego przewodniczącego w Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Wiem, że to was może dziwić, może śmieszyć, ale tak, uszanujemy werdykt demokratyczny i PiS będzie miał również swojego przez pewien czas przewodniczącego Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Ale jeszcze jedna kwestia, panie pośle.
to przecież opowiadacie od paru tygodni, że macie większość, że premier Morawiecki buduje większość, że rząd będzie miał większość w Sejmie. To co się pan przejmuje tym, co panu ktoś na konwencie powiedział? Pan ma większość, to pan za chwilę przegłosuje, jak pan chce. Chyba że od paru tygodni okłamujecie Polaków, mówiąc o tej większości. Chyba że od paru tygodni okłamujecie prezydenta, mówiąc o tym, że budujecie większość. A to nieładnie, nieładnie. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Tak? A więc zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Po 83 latach w Moszczenicy, powiat protkowski, odbyły się uroczystości pogrzebowe rozstrzelanych przez Niemców w moszczenickim lesie. Ofiary bestialstwa z czasów II wojny światowej zostały godnie pochowane podczas państwowego pogrzebu przy aszczyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. Zostali zamordowani w 1940 roku przez niemieckich zbrodniarzy. Byli to działacze podziemia niepodległościowego, ale przede wszystkim patrioci. Mieszkańcy Moszczenicy, powiatu piotrkowskiego oraz koneckiego. Do chwili pochówku spoczywali w Dole Śmierci w lesie w pobliżu Moszczenicy. Po dekadach kultywowania pamięci o pomordowanych i opieki nad tym miejscem przez mieszkańców gminy, sprawą zajął się Instytut Pamięci Narodowej. Od początku maja tego roku trwały intensywne ekshumacje zwłok. Został pobrany materiał genetyczny, także od rodzin osób, które zgłosiły się i osób, które znaleziono w dołach śmierci. Osoby te szukają najbliższych od czasów II wojny światowej. 25 ofiar, które spoczęły na cmentarzu parafialnym w Moszczenicy, nie będzie już anonimowe, a ich rodziny wreszcie będą mogły pomodlić się i oddać należną cześć przed ich mogiłą, na co czekały bardzo długo. Pragnę podziękować z tego miejsca prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, panu dyrektorowi odpowiedzialnemu za organizację uroczystości oraz pracowników Instytutu za ich pracę, za to, że doprowadzili do ekshumacji oraz zorganizowanie uroczystości pogrzebowych. Również składam podziękowania za udział Kompanii Honorowej Wojska Polskiego z Tomaszowa Myweckiego oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości. Pamiętajmy o ofiarach Lasu Moszczenickiego. Chwała bohaterom. Dziękuję. Dziękuję panu posłowi. Oglądasz Tydzień w skrócie. Polska polityka. Przygotowany przez Wideoparlament. Na naszym streamie prezentujemy ważne, wpływowe i popularne wypowiedzi polskich polityków z ostatnich 7 dni. Przyłącz się do nas, aby być na bieżąco z kluczowymi wydarzeniami politycznymi kraju. Zapraszamy do aktywnego udziału w dyskusji na czacie. Pamiętajmy o kulturalnej wymianie opinii i poszanowaniu różnorodnych perspektyw. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, polub, udostępnij streama oraz subskrybuj nasz kanał. Twoje wsparcie jest cenne i pomaga nam w naszym dążeniu do rzetelnego informowania. Polska polityka. Bez tajemnic. Razem z nami zrozumiesz, co się dzieje w polskiej polityce. Oglądasz Tydzień w skrócie.